Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was na thefoodshop.com. Taniej błyskawiczna obsługa, dodatkowo 10% zniżki przy kodzie Jacob. No dobra, cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś niesamowitego, skład, który rozwali wasze mózgi. A przede wszystkim rozwali moich przeciwników. Najpotężniejsza drużyna w FIFA. Podobno. Skład samych bramkarzy. Wyzwanie polegające na tym, że umieściłem na 11 pozycjach właśnie 11 piłkarzy, którzy zajmują się na co dzień tylko bronieniem. No i jak im pójdzie w roli napastnika, prawego skrzydłowego, pomocnika czy nawet prawego obrońcy? Zobaczymy. Na tym właśnie to wszystko dzisiaj polega, ale kogo mamy w składzie, już wam mówię. A więc oczywiście na bramce David De Gea, no nie mogłem tutaj innej osoby wybrać, bo moim zdaniem jest to najbardziej OP karta bramkarza w tej grze. Mandanda na lewej obronie, Courtois, Adrian jako środkowi obrońcy, prawa obrona, Fabiański, troszeczkę polskiego akcentu w całej tej, w całym tym składzie. Loris, Buffon i Alves będą pilnowali naszego środka. No a Lopez, Ryan oraz Neuer będą atakowali. Ryan jest najlepszy pod względem prędkości biegu, dlatego postanowiłem go dodać na atak. Jeżeli chodzi o strzały, to chyba wszyscy mają takie same, poniżej 10 statystyki, więc co tam. Okej, mamy ocenę 86, zgrania 31. Czy dostaniemy przeciwnika, który chociaż trochę będzie w stanie się przeciwstawić tej drużynie? Zobaczymy, moi drodzy, szukamy, nie zwlekamy i zobaczymy co dalej. Okej, znalazło nam przeciwnika, 88 oceny, 100%. Moi bramkarze mają grać kontra ten zespół? Mogę to równie dobrze już teraz wyjść. A okej, będzie świetna zabawa. To na pewno. O, jakie uderzenie. Ale co? Mamy pierwszy strzał na bramkę. Przynajmniej tyle. Nie. Tylko nie przez taki błąd. Nie. De Gea. Piękny odbiór Buffon. Może on nie tylko na bramkę się tutaj nadaje. Mamy problem, który trzeba rozwiązać. Mandanda, Neuer, Ryan do Lopeza, widzę wychodzącego Lopeza. Ale my też, przejęcie od razu. Jeden do zera, nie wiem kto to strzelił. 25, więc prowadzę z tym składem i tak jest. To się dopiero nazywa dobry, potężny zespół. Nie wiem kto jest Neuer, popatrzcie na to podanie Neuera, zobaczył go tam, a strzela zawodnik z numerem 11, czyżby to 17 to jest Ryan, ten który jest u nas napastnikiem, daje nam prowadzenie i o to chodzi. Znowu Ryan, uuu, byliśmy tak blisko 2 do 0. No i De Gea broni wtedy kiedy trzeba, no Ronaldo tutaj próbuje w 37 minucie, ale to my nadal prowadzimy, oby to nie skończyło się teraz. Bo jest Ryan się zagubił troszkę. No i spokojnie moi drodzy, ja bez problemu takie piłki wyciągam. Mój skład bramkarzy właśnie po 45 minutach prowadzi 1 do 0. Ale to nie jest byle jakie 1 do 0, to by się wydawało, że strzał i bramka moi drodzy, nie. To są dwa strzały, kiedy nasz przeciwnik też ma dwa strzały. I to jest naprawdę bardzo wyrównany mecz. To jest chyba największym zdziwieniem, jakie przeżyłem ostatnimi czasy. Jedno urwanie się. O, robi zmiany, koło wprowadza. Uwaga. Nie wiem. O, Kevin De Bruyne i Bolasie i Gareth Bale. Muszę powiedzieć, że pewnie to są wersje Team of the Season. Wspomaga się, robi co może. Nie. Aj, tracimy niestety bramkę. 1 do 1 w 49 minucie. No będzie ciężko, nie powiem, będzie ciężko. No tutaj jego Ronaldo i Bolasie dobrzy są. Patrzy się, Alves przepycha Ronaldo. I to ja lubię. Ryan 2 do 1, moi drodzy, 55 minuta. No co tu się dzieje? Co tu się, ależ podanie, ależ waleczność. Wow, po prostu wow. I prowadzimy z tym jakże kosmicznym zespołem po raz kolejny, 2 do 1. No i 56 minuta, jeszcze dużo czasu do końca, musimy się teraz bronić. Po raz kolejny Bolasie, czemu ten Bolasie tak gra teraz? Wszyscy nie dookoła mają problemy, on nie, 58 minuta, między 2 do 2 praktycznie natychmiastowa odpowiedź. No i to są te sytuacje, na które czeka praktycznie cały świat piłkarski. Neuer,
No i rude żeni sprawia problemy. Brawo, miał problemy. Bolasie zaczyna swój rajd tutaj, ale oczywiście znajduje się Fabiański, który wybija mu tą piłkę. No, nie, wybijamy. Poprzeczka nas uratowała, no ale troszkę szczęścia zawsze się przyda, prawda? Słupek teraz nas ratuje. No mamy troszkę szczęścia, moi drodzy, ale to nic, to nic. Fabiański, zrób coś, Fabiański, nie. De Gea broni. A, szkoda, że rożny, ale przynajmniej tyle. 87 minuta. No nie. Nie, w 90 minucie rzut karny, przecież. Nie. Nie, jakoś nie. Zostanę na środku, bo mam wrażenie, że on może spojrzeć w środek. Ale nie. Prawa strona w 90 minucie, moi drodzy, przegrywamy. No nie, moi drodzy, no kurczę. To i tak moim zdaniem ten gościu powinien się wstydzić, że przegrywa, że wygrał w 90 minucie 3-2 z bramkarzami, całym zespołem. Zobaczmy jeszcze na oceny naszych piłkarzy. Patrzcie, Ryan został najlepszym zawodnikiem razem z De Gea. Kto tu jeszcze sobie radził świetnie? Alves, Loris, świetne oceny. Troszeczkę gorzej te boki tak naprawdę. Prawa, lewa strona. No i oczywiście Adrian, który spowodował rzut karny. No ale moi drodzy, ten zespół spowodował nie lada szkody tak naprawdę naszemu przeciwnikowi. I mam nadzieję, że to docenicie. Zostawicie łapkę w górę za to, że potrafiłem się przeciwstawić całym zespołem bramkarzy. Jakiemuś gościowi, który miał Ronaldo Record Breakera i pewnie inne masakrycznie dobre karty. Ja tylko jego tam widziałem. No i mam nadzieję, że wam się po prostu podobało. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.